Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. CD Projekt tworzy Wiedźmina 3, ale przed premierą przedstawiciel jakiejś, no powiedzmy, brytyjskiej firmy wykrada pliki, nagrywa grę na płyty, pakuje do pudełek i zaczyna sprzedawać w sklepach jako swój własny produkt. No, nierealne, prawda? W dzisiejszych czasach, kiedy każde studio posiada armię prawników, a prawa autorskie są jasno zdefiniowane oraz surowo egzekwowane, coś takiego jest po prostu niemożliwe. To znaczy, niektórzy próbują, ale kończy się to zawsze niepowodzeniem. Pewnie pamiętacie Project Tank, o którym swego czasu wspominał Fangotem. Chińczycy kopiują niemalże wszystko, także gry. Czego przykładem mogło być Project Tank, które na pierwszy rzut oka wyglądało dokładnie jak World of Tanks. Prawa autorskie nie zawsze były jednak tak jasne jak obecnie. Istniały nawet państwa, w których nie słyszano o nich w ogóle. Przenieśmy się więc w czasie i przestrzeni do jednego z nich. Do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z roku 1984. Właśnie tam, w moskiewskim centrum nauk, pracował 28-letni wówczas Aleksiej Parzytnow, młody rosyjski informatyk. Parzytnow uwielbiał spędzać czas na grze w niezwykle popularne w tamtym czasie Pentomino. Pozwólcie, że w skrócie nakreślę wam zasady tej gry logicznej. Z 5 kwadracików można ułożyć 12 różnych figur, na przykład taką, taką, taką albo taką. Tego typu figury to właśnie Pentomino. Zabawa polega na wypełnianiu rozmaitych kształtów, na przykład prostokątów, pentominem. Klocki można dowolnie obracać i przekładać na drugą stronę. Brzmi dość znajomo, prawda? To właśnie tą grą logiczną zainspirował się Aleksiej Parzytnow, tworząc Tetrisa. Tytuł to połączenie dwóch słów: tetro, czyli cztery, oraz tenis. Jak więc wskazuje nazwa, klocki w Tetrisie składają się z 4 kwadratów, w pentomino z 5. Parzytnow stworzył swoją grę na sowieckim komputerze Elektronika 60, a zajęło mu to raptem 3 tygodnie. Podobno później udawał, że wciąż ją poprawia, ale tak naprawdę po prostu nie mógł się oderwać od układania klocków. Jedyna większa poprawka, która została wprowadzona, to mechanizm, który sprawia, że ułożone poziomo rzędy klocków znikają, stwarzając miejsce dla nowych. Dzięki temu zabawa może trwać o wiele dłużej. Tetris okazał się być uzależniającym fenomenem i wśród pracowników moskiewskiej Akademii Nauk cieszył się wielką popularnością. Problem w tym, że owej Akademii Nauk nie opuścił, a jak pokazała przyszłość, potencjał tej niepozornej gry logicznej był przeogromny. W dzisiejszych czasach Parzytnow załadowałby Tetrisa do Google Play, App Store i zarabiał na nim krocie. W sowieckiej Rosji było to oczywiście niemożliwe. Autor nie bardzo wiedział, co ze swoim wynalazkiem począć. Rok później współpracownik Parzytnowa, 16-letni Vadim Gerasimov, stworzył port Tetrisa na komputer klasy PC. Dzięki temu gra rozpłynęła się różnymi drogami po innych krajach bloku wschodniego. W 1986 roku na Węgrzech zostały stworzone kolejne porty, tym razem na komputery Apple II i Commodore 64. Właśnie na Węgrzech Tetrisa poznał Robert Stein, prezes firmy informatycznej Andromeda. Od razu zauważył potencjał drzemiący w tej grze i postanowił zdobyć do niej prawa. O ile udało mu się jakoś dogadać z Węgrami, o tyle Rosjanie nie byli chętni do współpracy. Stwierdzili, że nie są zainteresowani sprzedażą żadnej licencji, więc Stein postanowił wziąć sobie Tetrisa bez oficjalnego pozwolenia. Błyskawicznie odsprzedał prawa autorskie dwóm firmom, Mirrorsoft oraz Spectrum Holobyte. W skrócie, Andromeda teoretycznie posiadała prawa do Tetrisa, a praktycznie nie zawarła żadnej umowy z jego prawdziwym twórcą. Czyli Stein grę po prostu ukradł. Tetris okazał się na zachodzie prawdziwym hitem, a Rosjanie zorientowali się, jak wielkie pieniądze przeszły im koło nosa. Problem w tym, że Sowieci obudzili się zdecydowanie za późno. Tetris zdążył się już rozpłynąć po świecie. Prawa do niego w wersjach na różne platformy posiadało już Atari, Nintendo, Andromeda, Bulletproof Software, Mirrorsoft oraz Spectrum Holobyte. Niezły bałagan, co? A do całego tego towarzystwa dołączyła jeszcze Elektronorg Technika, czyli rosyjska organizacja walcząca o odzyskanie praw do gry Parzytnowa. W 1989 roku wszystkie te firmy postanowiły jakoś uporządkować licencyjny bałagan i wstąpiły na drogę sądową. Nintendo zaoferowało Electronorg Technice około 3,5 miliona dolarów w zamian za odstąpienie praw autorskich oraz wsparcie w ewentualnych przyszłych procesach. Rosjanie się zgodzili. Problem w tym, że pieniądze wpłynęły na konto Electronorg Techniki, a nie Aleksieja Parzytnowa, czyli twórcy.
No ale do Parzytnowa wrócimy za chwilę, bo to jeszcze nie koniec konfliktu. W tym momencie na placu boju zostały dwa giganty: Atari oraz Nintendo. Obie te firmy uważały, że dysponują prawami autorskimi do marki Tetris. Sąd uznał, że Mirrorsoft oraz Spectrum Holobyte nigdy nie były prawowitymi właścicielami licencji, więc nie mogły jej odsprzedać Atari. Amerykański gigant musiał więc zaprzestać sprzedaży gier opierających się na marce Tetris. Konflikt ciągnął się jeszcze przez kilka lat, a w 1996 roku dołączyła do niego kolejna firma, The Tetris Company, której współwłaścicielem był Aleksiej Parzytnow. To właśnie ta firma wywalczyła ostatecznie w 2001 roku prawa do znaku handlowego Tetris. Firma zajmuje się obecnie zwalczaniem najróżniejszych klonów Tetrisa. Wymusza na przykład usuwanie z Google Play podobnych do niego gier. Parzytnow zaczął co prawda zarabiać wreszcie na stworzonej przez siebie grze, ale zdecydowanie za późno. Tetris najlepsze lata ma już bowiem za sobą. Gdyby nie nieludzki system, w którym przyszło autorowi żyć i tworzyć, byłby dziś pewnie bardzo bogatym człowiekiem, a jest mało znanym twórcą niszowych gier logicznych.